rzecz. Ale głos. No jest głos. Jest głos. Jest publiczność. Jest ekipa towarzysząca z drugiej strony. Ktoś nie rzuca ten na jakiegoś YouTube'a. Uważaj, nie chcę mamy się tym. Dlaczego no, po co na YouTube'a? Zamierzam zarobić na tym miliona, kurde. No to odłóż to wiadro, widać biletę. To biletę też zapłaci. Wiatro. Nie ma naklejki. Na wiadrze. No patrzę no na wiadrze. Nie, jest, jest, odwróć się. Jeszcze je odwróć. O! A to nie jest bilet. No nie bilet. Kurwa. Zawsze, zawsze można spędzić, że się zganić na śmierdziało z mopa. No można. I co, mam sam być tutaj z tym? Ty nie? Nie, ja to jest. Asekuruję cię. Chodź tutaj. Asekuruję, jakbyś padał, to ci powietrza dostarczę. Chodź tutaj. Przestań. Tylko nie zamówisz. Nie będziesz śmierdziało. Maciek, może rozbierz się. No chodź tutaj. Po co? Maciek, wyjeraj. Do boksera. Już nie otwierałeś. A chlebek mamy w końcu? Nie mamy. No to otwórz najpierw. Dawaj, raz. Tak, i wszyscy mi uciekniecie. Bo chlebek, co? Ja zostanę. Otwieraj. Ja zostanę. Szwagier będzie miał. A, że wyjąłeś tą samą, nie? No tak, więc zobacz, może zrobić nowe, żeby ich wyjąć wtedy, nie? Zgadza. Bo wody tam naleźli i to już nie będzie ten. No już, poszło. Czujesz coś? No chodź, no to śmierdzi jak bąkiem. Poiściłeś. Tragedii nie ma. No chodź! Ej, u mnie jak szambo, spuszczam bezwzględnie. No nie, taki smród jak z szampa. To jestem przyzwyczajony, bo tutaj na pole, tak? Na jówkę, to wiesz. To też to jest. Ten sam zapach. Aczkolwiek spodziewałem się czegoś gorszego. Czujesz? Coś zaczyna mi, ale nie, fajki przyśmiły na razie. Nie, nie śmiesz. No mina. Patrzysz, czy nie? Śmierdzi. No nie uciekaj, chodź. Nie ucieka, bo tu stoi asekuracyjnie cały czas. Ale ty sobie całkiem nieźle radzisz. No do końca, kurde. Do końca tak, bo wiedziałeś, że nie mogę otworzyć tarczy. A ci ładnie idzie. Nie śmierdzi, nie? Znaczy, no teraz zaczyna czuć. Coś delikatnie zaczyna dolatywać. Mhm. To się je normalnie? Czy to jest dla psów? No to się je. Ciekawe, czy psy to zjedzą. Aj, damy psom też. Zareagowało. Czuć, no. No zaczyna. Otwierać trochę, czy jeszcze nie? No tak bliżej, bliżej, bliżej. Ale czuć już tutaj. Ale one nie apetycznie wyglądają. O, jest masakra. Bo zimno będzie. Nie, bo teraz tego. Wszystko tutaj leci. Nie. No, zamknij to. Zamknij. Nie, Maciej. Tu już nie jest za dobrze. Tu nie jest za dobrze. Cygan, coś nie ma. A ty co? Jak cygan to podejdzie? Saja. Cygan, masz. Cygan. Zostawię sobie na później. Nie, nie wziął. Nie. Poczekaj, Sara przyjdzie. Zostaw, zostaw. Sara! Sara! Jezu. Sara! Nie, no nie ma tragedii, no. No. Daj go jeszcze raz, daj go jeszcze raz. Cygan. Ale cygan zapach w głowie. Nie. Nie, nie, smakuje. Nie. No jak jest tego nie je, to... Czyż to i wiecie, jak to wygląda? No chodź, chodź. Ale jak jest powietrze, to już trochę lepiej, nie? Bo... No lepiej, ale, ale... dobra, ale cygan nie zjadł. One są z tym, z tą, w środku, z tą, jak to się nazywa?
Rozumiem. Będziesz to próbował? Ja nie. Cygan tego nie chce jeść. To jest ikra, nie ikra? Jak się nazywa? O! Nie, wygląda jak... Jak rybka normalnie wygląda. Wygląda... O tak. Wygląda na to, że wygląda na to, że lubię wąchać świństwa. Nie, no tragedii nie ma. Znaczy, teraz jak się wywietrzyło, bo wcześniej nie było fajnie. Po mieszaniu ze świeżym powietrzem niezanieczyszczonym jak one łodzi. Są z wnętrznościami, one dlatego tak falą. Bo to są stare ryby jakieś, wiesz. Ale one mają wszystko w środku. Bo by tak nie śmierdziały, jakby były czyste morze. A to chodzi o to, żeby... Tak, to wszystko się... Ciekawe, co to jest to. I... Zepsuło się i teraz wiesz. No, ale nie masz odwagi. Możesz się pozaciągać. Kto wąchnie tak porządnie, no? Nie ma szans. Nie ma chętnych. Nawet cygan się męczy z tą rybą, także... Ma chęć, ale boi się. Nie może jej przeprawić. Nie, on czeka na Maćka. Jak Maciek zje, to też zje. To nie zjął tam. Gdzie masz tego drugiego? No proszę, do budy, ale... No dobra, no. Zobaczmy. Dawaj, dasz radę. Cyga zjadł, to i ty dasz radę. O, cyga się oblizuje. Przyszedł po następne. Ale nie. Śmierdzi... Nie wiem, nawet nie wiem, do czego to porównać. Otworzę ci szambo i zobaczysz. Nie, naprawdę, to będzie to samo. O! Sarcia, chcesz rybkę? A, tamten zjadł już, tak? Nie, wyniósł sobie. Sara. Można? Na raz! Nie by się bawiła, nie? Bo może to nie trzeba się delektować, to po prostu. Widzicie, ale tego nie zjesz? Ty tego nie zjesz? No właśnie. Ale cygan nie ogarnął tego. No bo ona jest wszystkożerna. Cygan sobie i chyba wyjdzie. Ma chęć na drugą. Ja to bez, co, bo tutaj są gości. Sara! Sara! Dasz mi jeszcze kawałeczek? Sara, co ty jesz? Bo zobacz, jak ona się zachowuje. No bo smakowało się. Nikt nie chce z Maćkiem zjeść, to Maciek się znalazł, towarzysza. Mariusz, zjesz ze mną? Nie, ja dziękuję. Sara, zjesz ze mną? Za mnie zjesz. No, zaczyna pierwsze, tak? Masz? No to zaczynamy. O, tak, ale delikatnie. Nie zachętnie. A nie, bo się walnęła w... Zostawiasz sobie coś na później? Nie, 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 to po prostu cygan nie dał rady. Ale wyniósł czy co? Wyniósł pod drzewko i zostawił. Sara! Cygan nie zjadł. No nie, on nie zjadł pod drzewko. Mhm. No na wszystko. Sara! Dobra, oddzielę sobie Sara tutaj ości. Marchewkę, wszystko nie ma co oddzielać, ona zjadła w całości, Maciek. Generalnie ja w ogóle nie zjadłem. Ej, podpiesz się, bo zaraz ile nie będziesz miał. Zaraz ci się najlepsze jest, żebyś mi święcić mi jadł. Da po później buzionu. No, zostawił was na noc. No, ej, no, ej, chyba żartujesz. Dasz mu później buzi? Na tarasie. Dasz mu buzi? Maciek, nie ucieka. Sara, smakowało? Sara, Bliżo smakowało bardzo. Ona nie ma. A jaki ma smak? Szambo. Szambo w buzi normalnie. Teraz już wiemy, dlaczego tak śmierdzi, bo to jest wewnętrznościami. No, zepsuta. To wszystko się zestegowało. Powiedzmy zamknięte, więc tam jakoś... No zobacz, zobacz. Ale Maciek, do kamery, bo nie widać ci dobrze. Dużo będzie musiał wypić, żeby sobie zdecydować. Ale że takie rzeczy sprzedają ludziom do jedzenia. Może to jest dla zwierząt jakieś. Ale ten smak w buzi cały czas mam. Aż jeszcze sobie strzelę. Teraz to już, bo teraz już nie ma różnicy. Teraz możesz spokojnie ale jeść. Ale Maciek, zrób tak jak Sara. Może ona będzie szybsza. Będzie szybsza. Patrz, patrz, patrz. Kto pierwszy? O, jedźcie razem, razem, no. Tam? Smacznego? Boże. Ona to na raz łyknęła. No nie, przegryzła. A chcesz... Ona jaka jest szczęśliwa w ogóle, że może nikt, coś... nikt nie chce, nie? Nawet cygan. No dobra, wezmę jeszcze raz, bo tamto nie poszło. Ale spróbuj jak ona w całości. Nie ma. Przegryź tylko raz i łyknij. Ja lubię zjeść, ale... Przez chwilę maliłaś, jej. To wygląda... A chyba żartujesz. Naprawdę.
To wygląda jak pęcherz płatny. Delikatnie. Niam, 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 niam. Smacznego. Nie smakowało. Znowu tu śmierdzi teraz. No bo z tej puchy cały czas śmierdzi. Zjadła? Nie zjadła. Ty, bo już pies nawet tego nie może. Zaraz pójdziesz się wyżywać. Szkoda, że to ma te... To może nie dać coś do picia, weź bliskę i... Szkoda, że to małości, bo tak to bym już pędzlował drugą pół rybę. Spokojnie byś zjadł. Ej, robi Macie, drugie podejście. Macie, wiesz co, bo z tym coś jest nie tak, ona tego nie chce. A w całości jadła i nie było problemu. Czyli ten środek jest zepsuty. Ona nie poczuła nawet, jak się... Strasznie grywa. Słone. Słone, jej wody się... Generalnie niedługo sobie przypomnę, czy to pachło. No idę stamtąd. Gdzie mam miskę? Tu? Ma przy drzwiach? Tak. No to weź miskę i pionowej wody. Ale... Sara, zjadłaś to? Nie no, to jest nie do umknięcia, kurde. Weź miskę i nalej wodę. Ona to jeszcze coś zjadła. Z tymi wnętrznościami, bo ona tego nie ogarnia. No tak, tak to zostawiła. Nie dawaj już, ona będzie żygał. Nie, to jest to... Strasznie słone. Nie chcesz nawet za bardzo pies tego. Gdzie idziesz, Sara? Gdzie idziesz, Sara? Sara! Dobra, dobra, bo jeszcze je. Strasznie słone. Ale już nie na raz. Żeby jej nie zaszkodziło to. No więc właśnie, na to mówię, nie dawaj już. Już nie będzie pożygać się. Cygan też byś chciała. A co z tym robimy? Sara. No daj cyganowi jedną. Zobacz, jak kogo podkulił. Może on myśli, że to za karę. Ja to całe... Nie potrafię tego do niczego porównać, kurde. Dostała następną? No i połowę, bo jeszcze ją je. Jak Maciega połowa. Co z tym? Co z tym zrobić? Spyska, spyska. Jadła. Musisz wziąć gdzieś daleko, wylać to. Tyle zjedliśmy, powiedz. Ja i Sara. Tyle zostało. A to moi kompany. Czy kompanowie? Kompisy. Nie, tylko z komitą miałbyś. Facet nie chciał. I nagle kamera pyk nie ma, zjedzona. No, tego nie ogarnę. Trzeba sprzątnąć sobie. Uh-huh.